Bardzo się cieszę, że są młodzi ludzie, którzy się angażują i to zarówno panie, czyli druhny i druhowie i mając sprzęt, bo została ta jednostka wyposażona w nowoczesny sprzęt i są doskonale przeszkoleni do ratowania życia i mienia ludzkiego. W tej chwili jest jeden samochód, nowy samochód, ale w sumie jest trzy, w tym jeden zabytkowy, którego tutaj nie widzimy, ale jeszcze ten z lat 70., który nie ukrywam, jest jeszcze do dyspozycji w razie niebezpieczeństwa i konieczności wykorzystania, można go wykorzystywać. W ostatnim roku zostały zakupione w sumie dwa samochody. Wcześniej dla Borowiny, w tym roku przyjmowaliśmy samochód dla Leszna Górnego, też duże jednostki, średni samochód. Łączna kwota dofinansowania jest na poziomie 1 000 000 zł. Oczywiście nie były to tylko środki z Protawy, również było wsparcie Ministerstwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i co należy bardzo podkreślić, mieszkańcy również zbierali środki na to, żeby zakupić ten sprzęt, bo niestety, ale dzisiaj bez nowoczesnych środków właśnie samochodów i ich wyposażenia trudno jest ratować mienie i życie ludzkie. Spotkałem szlachetnego człowieka, prywatnie mojego teścia, który niestety już nie żyje, ale był pierwszym naczelnikiem, tak jak to było powiedziane, i zakładał tą straż z kilkoma innymi pionierami. W sumie tych najstarszych już jest niewielu. Ale jestem dumny, że mogłem poznać na swojej drodze takiego człowieka.